3 listopada 2010 roku po godzinie 21. Do jutra mają skończyć asfalt na wylocie francuskiej z rondem Waszyngtona. Jestem przy ulicy Lipskiej na wprost tutaj. No i dzieje się. Panowie robią. Mieli zrobić w zeszłym tygodniu, jak się pytałem. Kiedy oni tam robili? No wtedy, kiedy ostatni film zapodałem na YouTube, to tego dnia się pytałem. I mówią, o, do jutra będzie zrobione. A tu proszę, weekend minął, święta minęły i dopiero się dzisiaj wzięli od rana. Ale podobno mają skończyć do jutra, więc jest szansa, że pojutrze już będziemy mogli śmigać tutaj tą francuską. Taki nosorożec to by mi się przydał. Jak mnie zastawią nieraz furtkę i nie mogę wyjechać, to by się bardzo przydał.
Taka rura też by się przydała na podwórku. Łatwo byłoby do sąsiada liście przedmuchać. Jestem na wylocie Lipskiej i Francuskiej. Jesteśmy świadkami naklejania pasów, które będą tutaj dobre 10 albo 20 lat. Ktoś tam próbuje przyjechać, ale niestety Lipska jest zagrodzona. Niestety zaczyna kropić deszcz i z tego naklejania tych pasów to chyba nic nie będzie. Mają jeszcze jeden pasek do naklejenia i pół paska. I połówki paska. W każdym razie asfalcik już mamy tutaj, na wylocie z Lipskiej. Ten mechaniczny nosorożec bardzo mi się podoba. Strasznie bym chciał mieć coś takiego. No ale niestety zaczął padać deszcz. Drobniusieńki, mżawa taka. Tego nie widać, ale mikrokropelek jest mnóstwo. Ale może przejdzie. Chociaż cholera wie. W tym roku wszystko jest możliwe. No. O, teraz widać jak pada deszcz. Świeża masa. Masa wjechała na świeżą masę. No i zrobił dwa ślady.
tym sposobem byliśmy świadkami, jak powstają pasy na wylocie ulicy Lipskiej. Właśnie przed chwilą się dowiedziałem, że te pasy się przejeżdża walcem i te pasy się wbijają w ten asfalt. No to ciekawostka, bo pewnie mało kto o tym wie. A teraz już wiemy wszyscy. Przejeżdża walec i wyru. No. Tak wygląda walcowanie pasów.